większość tych bólów, które na dzień dzisiejszy pojawiają się, to są takie bóle, które wynikają z tego, że nasze ciało coś się nie rusza, że siedzimy te 8 godzin i za chwilę pewnie jeszcze dojdziemy do tego, jak to siedzenie wygląda, czyli jak w pandemii nasze mieszkanie nie zostało przygotowane do tego, żeby tam siedzieć. I to jest chyba taki największy problem dzisiejszych, tych nowych, innych, pandemicznych czasów, tego home office'u, którego wszyscy kiedyś bardzo chcieli, a dzisiaj mają go wszyscy już dość. Rozumiem. To w takim razie może powiedz, od czego powinniśmy zacząć, jeśli już czujemy jakieś dolegliwości związane z plecami, to krok po kroku, żebyśmy mogli pomóc swoim słuchaczom, od czego zacząć? Pozycja przy biurku, zmiana biurka, zmiana krzesła, wzmocnione plecy, ćwiczenia, w jakiej kolejności i co powinniśmy zacząć robić? Na pewno tak. Dobre krzesło oczywiście to podstawa i na jakimś zedelku czy na jakimś twardym krześle 8 godzin nikt nie wysiedzi, ale też jakby nie myślmy sobie, że jeżeli kupimy nawet najlepsze krzesło za niesamowite jakieś kwoty i jakieś niesamowite też pieniądze, to nam nagle to uleczy. To też tak nie działa. Jednak nasze ciało, nasze mięśnie, kości, więzadła i każdą rzecz, którą wymienię w środku naszego ciała, powięzi, nerwy i wszystkie jeszcze inne rzeczy, które mamy, kochają ruch. I im częściej będziemy zmieniać się podczas tego siedzenia, jakby tą postawę naszą siedzącą, tym będzie to lepsze. Tak potocznie po prostu wierćmy się. To jest tak potocznie nazywane. Ruszajmy się na krześle i wcale nie ma, że jak ja będę siedział tak zgarbiony albo jakoś wyprostowany, to będzie to lepsze. Nawet jeżeli weźmiecie sobie byle jaką najlepszą książkę do tego, do takiej ergonomii pracy, ergonomii siedzenia, to tam jest napisane jakieś tam kąty, ustawienia. Oczywiście fajnie, to ustawcie się tak. Nawet wpiszcie to na poziomie Google'a i zobaczcie, jakie te kąty są. Ustawcie tak i zobaczcie, ile wytrzymacie. Wytrzymacie według badań około 30 sekund, to jest w ogóle max. Niektórzy twierdzą, że 5 minut, ale to ja jeszcze takiej osoby nie spotkałem, żeby tak długo wysiedziała w takiej pozycji. I ona również zgeneruje jakby w końcu ból w jakimś naszym ciele. Czy to miejsce zacznie być niedokrwione z powodu ucisku, tak bardzo powiedziałem już bardzo mocno oczywiście, ale będziemy czuć dyskomfort w jakichś pozycjach naszego ciała. Najczęściej to będzie odcinek lędźwiowy, niektórzy będą czuli to na poziomie szyi, a niektórzy będą to czuli na poziomie pośladków. Jeżeli tak już masz i odczuwasz, to następnym kryterium, które powinieneś zrobić, to jest po prostu wstań, przejdź się. Czyli planuj sobie dzień tak, żeby jak najczęściej zmieniać tą pozycję i też często mówimy o tym, żeby kawa była daleko, żeby rzeczy, które masz zrobić, jakiś segregator, też były daleko, żeby mieć pretekst do tego, żeby wstać. I to jest chyba takie mega fajne. Nie otoczmy się wszystkim dookoła. Tutaj ekspres, tutaj segregator, a tutaj komórka. Tylko staramy się tak zrobić, że to komórkę, okej, okay, jak Messengera nie odczytasz 10 minut, to nic naprawdę nikomu nie wydarzy. Odłóż, wstań po tą komórkę za 10 minut, miej tą przerwę. Jest taka technika Pomodoro, która właśnie o tym mówi, żeby te jak najczęściej właśnie zmieniać też zadania, które mamy, ale też wstawać i robić coś innego, coś, co będzie ruszało naszym organizmem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.